Miałeś opowiadać, jak imprezowałeś, tak? No dobra, to słuchajcie. Pierwszy dzień. Jadę ze Stiflerem do Mielna. I idziemy do klubu. Jesteśmy w klubie, jesteśmy se na loży. Pijemy alkohol. Stifler dziewuszki ogarniał. Razem ze mną. Ogarnialiśmy dziewuszki. Przyszły dziewuszki na tą lożę, tańczyliśmy. I ten. No i ja se siedzę. Przychodzi do mnie dziewczyna. To było wtedy? Tak, to było wtedy. Przychodzi do mnie dziewczyna. Juras S i EM Ameduska mogę zagrać w czadę. Pozdrow zawiercie Demaszczyka Krowicki Kjurso na kanie. Piotrola Braja na 7 zł. Dziękuję, pozdrawiam serdecznie, dziękuję za donate'a. Tak, to było wtedy, w Mielnie, przyszła do mnie dziewczyna i się pyta, czy z nią zatańczę. Ja mówię, no możemy zatańczyć. I to jest moje auto? Czy to nie moje? Moje chyba. No ja mówię, że możemy zatańczyć, ale ja wtedy jeszcze nic nie piłem przed tym, jak z nią zatańczyłem. Mówię, no ale ja nic nie piłem, ale mogę zatańczyć, bo było ładne. Mówię, zatańczę. Co ja będę pajacował? Zatańczę z nią, nie? I tak idę z nią na parkiet. Wiecie jak to jest na trzeźwo. Bujasz się jak jakiś nienormalny. Tak, jakbym był jakimś kurwa wariatem. No, no ale dałem radę. Ona mówi, o jak trzeźwy to nawet dajesz radę. Ja sobie myślę, ta. To nie jest źle. Ciekawe co ona sobie myśli tak naprawdę. No ale dobra, pobujałem się z nią. Pozdrawiam Łukasza i Martynę. No i się pytam, ty idziemy się przejść? Może. Bo mi głupio było tańczyć. Mówię, hop, pójdziemy się przejść na spacer. Pogadamy sobie, coś tego. Ona mówi, spoko, możemy iść. Ja mówię, no to lecimy. No to lecimy, koleżanko. Na spacer. Nad morzem. Ona, no to chodź. No i ja tak zadowolony wychodzę z tego klubu. Ja mówię, a czym ty się zajmujesz? Ile masz lat? Ona mówi, mam 19 lat, ćwiczę MMA. Ja mówię, kurwa, zęby zaraz zgubię chyba. No ale nic, mówię, no to będzie zaraz niezła soluwa. Ona mówi, że nie dasz radę. Ja mówię, no tak, no bo ja bym cię nie uderzył. Ona już w oczach widziała męża. Normalnie. Jak ja jej takim tekstem zarzuciłem, to ona już w oczach męża miała. No. I tam sobie z nią mówię, chodź na ławeczkę, se usiądziemy, porozmawiamy romantycznie i tak dalej. Ona poszła, ja z nią. Siadam na ławkę, a ona mi na kolana usiadła. Mówię, o ty odważna taka. No i co, usiadła na kolankach i sobie tam gadaliśmy i tak dalej. I wszystko spoko, ale tam grzecznie, grzecznie. Taka była normalna właśnie. Dlatego się z nią jeszcze zobaczyłem w Poznaniu wczoraj. Spotkałem się z nią w Poznaniu wczoraj i co? Poszedłem z nią do kina. Ona miała wczoraj urodziny ogólnie. No i poszedłem z nią wczoraj do kina. Da Annabelle. Oglądaliśmy film. Horror. Jezus, ja debila z siebie zrobiłem. Ja tam się bałem jak chory. Ja jestem cykor w filmach. Ona se siedzi, popcorn se chrupia, a ja tam tak, tak, kurwa, gimnastyka. Chowałem się, nie wiedziałem w ogóle, kiedy coś wyskoczy, wiecie. A udawałem kozaka. To, ja się nie boję tego. A to cykor. No. Czasami jak dygłem, to wiesz, udawałem, że coś mi spadło. Ale ten. Ale nie o tym mowa. Ty, wariacie, pakuj walizę tam, trzeba go dogonić. No. I co? No i co? Wychodzimy z tego kina. Nie wiedzieliśmy, co robić. Nudziliśmy się. Ja mówię, chodź na miasto. Ona mówi, że nie. Ja mówię, to co? No nie wiem. I ten, się wkurzyłem, mówię, dobra, to co robimy? No, a mówi, że nie wie. Ja mówię, no to chodź na miasto. Powiedziała, że nie. Ja wkurzony już, kurde, zaczęła tam gwiazdożyć. Mówię, a pierdziele. I co, i się pożegnaliśmy, ja poszedłem do ziomka, poszliśmy do klubów i pobalowałem sobie trochę. Znaczy nie, w sumie nie balowałem tak. Wróciłem wcześniej do domu, on dał mi klucze, podał mi adres na kartce i sobie taksówką pojechałem do chaty, bo już mi się nie chciało imprezować. Już byłem za bardzo zmęczony, ale... Tam byłem trochę w klubach. Byłem w Poznaniu w Czekoladzie. Byłem w 2-2 i byłem gdzieś jeszcze. Jest taki klub jakiś. Piszcie kluby, jakie są w Poznaniu, to wam powiem, w jakim byłem. Taki... on ma... nazwę z dwoma słowami.
Jak to się nazywa? Nie, to nie pacha chyba. Nie, nie wiem jak to się nazywało. No, to był pierwszy dzień, który wam opowiedziałem z imprez, nie? Ale powiedziałem wam jeszcze z wczorajszym dniem, bo z tą dziewczyną się jeszcze spotkałem wczoraj w Poznaniu, bo ona z Poznania była. Znaczy spod Poznania gdzieś. Drugi dzień to była Łeba. Czarna owca? Nie. Kuba Libre, o, w Kuba Libre byłem jeszcze, no. W Kuba Libre byłem. I w Browarii. I w Browarii byłem jeszcze. No, to tam byłem. Później byłem w Łebie. Ale to nie wczoraj, to było... Kurde, ja w ogóle tracę rachubę czasu, bo ja w ogóle nie śpię, wiecie o co chodzi. I ten, i byłem w Łebie. Pierwszy dzień w Łebie byłem ze Stiflerem i ziomkami. To też miałem pojechać w sumie tak osobie, ja powalowałem. Powalowałem sobie. Poznałem fajnych ludzi. Dziewuszki. Nawet... Nie wiem, czy mogę powiedzieć, no ale poznałem uczestniczkę z Wars of Shore, która będzie nową teraz uczestniczką. To, z nią się tam... bawiłem. Tańce, nie tańce, tańce, hulańce. Kurde, co tam jeszcze? Co tam jeszcze było? No, i ogólnie było tak, że Stifler zgubił telefon i mój ziomek miał ten telefon. Słuchajcie teraz akcję, co się stało w ogóle. Dawaj tego CS-a, spoko Kuba, zaraz. Słuchajcie w ogóle, co się stało. Stifler zgubił telefon, a mój ziomek miał ten telefon. I ja miałem być w Szczecinku, nie powiem wam czemu, bo to takie w sumie głupie, no ale musiałem być bardzo w Szczecinku o 11, bardzo ważna sprawa, sprawy rodzinne. Okej. Ziomek się zgubił, wszystkim się telefony porozładowywały, mówię, pierdziele, ja muszę jechać do Szczecinka, mam ważne sprawy, ogarnę sprawy, wracam po niego i go zawiniemy. Dobra, byłem sam, zgubiłem wszystkich, bo poszedłem gdzieś z jakąś dziewczyną i tak dalej, i później szukałem kierowcy, szukałem ziomka, Stiflera, szukałem, nie mogłem nikogo znaleźć. Idę do auta, tam gdzie zaparkowaliśmy, i był kierowca, a nie było mojego ziomka. I mówię, dobra, no nie ma czasu, no musimy jechać, stary, wrócimy później po niego. I 3 godziny jechaliśmy do Szczecinka z Łeby. Tutaj ja pozałatwiałem wszystkie sprawy i wieczorem znowu do Łeby pojechałem. Po ziomka, który był już w Szczecinku. Minęliśmy się, ale tam się jakoś odezwał, zajechaliśmy do niego, wziąłem telefon Stiflera, podładowałem sobie go i znałem kod Stiflera do telefonu, więc sobie włączyłem jego snapa i sobie snapowałem. Nie wiem, czy widzieliście u Stiflera na snapie. No i tam sobie snapowałem z ludźmi na jego snapie, a ja sobie robiłem jakieś, oddałem mu ten telefon i miałem wracać, nie? Bo w ogóle nie byłem ubrany, żeby pójść do klubu. Byłem ubrany tak jak teraz, krótkie spodenki, koszulka i po prostu. No, ale Stifler mnie namówił, zostań, pójdziemy do klubu. No mówię, spoko. Poszliśmy sobie do klubu Euforia, takiego, mam tutaj nawet bransoletkę z tego klubu. No i tam się pobawiliśmy trochę i tak dalej, później poszliśmy gdzieś na afterparty do jakiegoś chłopa z jakimiś dziewczynami w ogóle, nie wiem. O, teraz tego. No i poszliśmy sobie gdzieś tam w cholerę i wróciliśmy do Szczecinka ze Stiflerem. Tutaj był Stifler, ja mam 3 km do Łeby, o ile jest to na Pomorzu. No to jest nad morzem, mordo. I ten, i co? I dziękuję za donate'a. I przyjechał Stifler do Szczecinka i stąd pojechaliśmy do Poznania i w Poznaniu się pożegnaliśmy. No i właśnie się widziałem z tą dziewczyną w Poznaniu. Dobra, zobaczymy, czy ta fura jest dobra. Czy tylko jest ładna. Bo... muszę być pierwszy ogólnie. Dobra, jak na razie lecimy drudzy. Troszkę... spaliłem. Ale zaraz go dogonimy, chłopa. I chyba to będzie teraz. Patrzcie, będzie pierwszy. Czemu muzyka nie gra? Kurde, ja bym puścił muzyczkę, ale nie, bo będę... On my border, huh? Still got more, huh? Burning to a shorter, and I'll be flowing. I get so high, fuck around and never come down. I get so high.